Włodymira Zeleńskiego. I właśnie o tym mowa. Zeleński ostrzega przed deepfake'iem. O technologii deepfake mówiłem Państwu praktycznie na jej początku, to było ponad rok temu, że można podłożyć pod czyjś głos albo zamienić twarz, tak? Są tego typu aplikacje nawet na smartfony, że ja mógłbym teraz do Państwa przemawiać jako Chuck Norris na przykład, tak? I to będzie Chuck Norris, którego Państwo będziecie oglądać, będzie ładnie poruszał ustami i będzie miał barwę mojego głosu. To jest technologia deepfake. I Zeleński ostrzega przed filmem deepfake, który gdzieś tam krąży po internecie. Ja usłyszałem o tym oczywiście i pomyślałem sobie o zupełnie innym filmie. Nie przeczytałem tego komunikatu do końca. W komunikacie było, że chodzi o Zeleńskiego, który ogłasza kapitulację, tak? Ale ja tego do końca nie wysłuchałem. Jak większość. My lecimy po tytułach. I pomyślałem sobie, że ta informacja jest podana dlatego, że dobę wcześniej, ukazało się pewne nagranie z panem Zeleńskim. I nie wiem, czy czasami ten deepfake Zeleńskiego, którego to nagrania nie widziałem jeszcze, że jest prymitywnie zrobiony na kolanie, to może być to jeszcze głębsza intryga, niż nam się wydaje. O co chodzi? Dzień wcześniej, bo informacja o deepfake'u, że Zeleński poddaje Ukrainę, ukazała się dziś, a nagranie, o którym mówię, ukazało się dzień wcześniej. A więc nagranie jest kompromitujące dla pana Zeleńskiego i pokazuje pewną historię. Może najpierw pokażę Państwu to nagranie. To jeden z Was wysłał linku w komentarzu. Chodzi, tu jest jakiś publicysta amerykański, który znalazł nagranie baletu ukraińskiego, takiego czteroosobowego. Może początek pokażę. Tu jest twarz pana Zeleńskiego. Autentyczna twarz pana Zeleńskiego. Zaraz to udowodnię. Z takimi tymi ukraińskimi wąsami, w tych tradycyjnych ciuchach ukraińskich i reszty kolegów z tego zespołu. Sam dziennikarz jest w szoku, tu jest następny i oni sobie... W tych takich pumpach kozackich zaczynają występ, a kończą, kochani, ten występ, zdzierając te ukraińskie tradycyjne ubiory, a kończą ubrani w leginsy, na takich wysokich obcasach, takich a la sadomaso coś tam i w takich lubieżnych pozach promują nowy styl na Ukrainie, nowy styl. Zaraz to Państwu pokażę fragmentem. Jeszcze raz może, bo to fajne było. Takie, no mówię, sadomaso. I tu jest pan Zeleński, tu na pupą trze to pan Zeleński. Tu na głowie pan Zeleński staje. Tak do Ukrainy wchodził gender mniej więcej. Tylko ten, no, źle rozumiany. Tu są. Oh boy. I jeszcze jest kilka takich ciekawych tutaj wątków. Pan Zeleński jest, zaraz Państwu pokażę, gdy już te wąsy im opadły. O, tu jest pan Zeleński właśnie, pan Zeleński. I ja byłem przekonany, że informacja, żeby uważać na deepfake, jest podana po to, żeby uważać właśnie na to, żebyśmy nie wiedzieli, że Zeleński tańczył w jakimś baleciku, w choreografii kogoś, kto no, tę tradycję ukraińską ewidentnie tym filmem burzy, tak? Od kozaków przechodzimy do odzianych w lateks jakichś takich, nie wiem jak ich nazwać, przepraszam. I byłem przekonany, że to chodzi o to. I zacząłem szukać, zacząłem sprawdzać. Doszedłem tutaj po takim znaku wodnym, kwartał 95. Kijew, jakiś program z Kijowa. Program z Kijowa, kwartał 95. I powiem Wam, kochani, że ja to znalazłem.
Studio Kwartał 95, to trzeba było po ukraińsku troszkę poszukać, jest grupą, tak, grupą, która po rosyjsku i po ukraińsku publikuje różnego rodzaju showy. Założyciel Włodimir Zeleński. Rzeczywiście, ten pan wyginał się tam na ekranie. Ukraińcy stawali się coraz bardziej światowi, jakby tacy nowojorscy i tak dalej, i tak dalej. I tak sobie pomyślałem, kto to skonstruował? W 2003 założony, co prawda. Kto to sponsorował? Kto to finansował? Zaraz Państwu puszczę inne programy, bo Kwartał 95 ewidentnie jest programem, był programem, który kłócił Ukraińców z Rosjanami. Wyśmiewał Rosjan. Zeleński bardzo często grał rolę Rosjan. Bardzo często grał rolę Rosjan. Ktoś nawet powiedział, że Zeleński dopiero od kilku lat włada językiem ukraińskim, że wcześniej on tego języka nie znał. I słuchajcie, i gdy szukałem, kto jest sponsorem Kwartał 95, to czułem gdzieś podświadomie, że to może był Kołomojski, żydowski, izraelsko-ukraiński, ale z obywatelstwem izraelskim, milioner, nawet miliarder. I słuchajcie, no trafiłem w dziesiątkę. I właśnie mamy inwestorów. Od 2005 roku jeden z inwestorów studia to właściciel kanału Inter i polityk Walery Choroszkowski. No to oczywiście żydowskiego pochodzenia. A w 2012 roku Choroszkowski sprzedał swoje udziały oligarsze Kołomojskiemu. A więc Kołomojski był sponsorem pana Zeleńskiego, zanim w ogóle którykolwiek z Ukraińców pomyślał, że ten człowiek może być zostać prezydentem. Tak więc ten pan Kołomojski, który też sponsorem był tych batalionów Azow i innych takich nacjonalistycznych. Ja tu w ogóle pozdrawiam wszystkich nacjonalistów świata, którzy nie rozumieją, że są sponsorowani. Naprawdę tego nie rozumiem, ale jak sponsorowani? Jak sponsorowani? Sponsoruje się jakiegoś lidera, człowieka, który jest ponadprzeciętnie inteligentny lub ponadprzeciętnym erudytą, jego się dość dobrze sponsoruje, a on ciągnie już za sobą całą resztę ciemnych ludzi, którzy idą za nim, nie wiedząc, że on dostaje pieniądze. Tak to się robi i wtedy naprawdę się jest bardzo radykalnym, bardzo radykalnym. Uwaga na radykalizmy, bo one zawsze są podszyte fałszywą flagą. Tak więc Kołomojski był sponsorem Zeleńskiego już jako aktora i najprawdopodobniej wyznaczył mu nową rolę, a że no, ta diaspora jest dość wpływowa, jeżeli chodzi o media, no to przy pomocy też innych Kołomojski po prostu zrobił z Zeleńskiego prezydenta i słuchajcie, no, nie można było na nic innego liczyć, jak kontynuacja ostrzału Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych, ponieważ no, Kołomojski, patron, sponsor Zeleńskiego, w tym widzi jakiś interes. Jaki interes można dostrzegać? No, taki na przykład, że można urządzać prowokacje, można potem sankcje wprowadzać, a gdy na przykład na Rosję teraz są wprowadzone sankcje, to nie miejcie Państwo żadnych złudzeń, że pewne towary będą i tak z Rosji sprzedawane, tylko kanałami tajnymi. Wtedy rzeczywiście to służby ubezpieczają do granicy Rosji rosyjskiej, a od granicy rosyjskiej służby danego kraju. To są ciche transporty. Ludność, przedsiębiorcy z danego kraju nawet nie wiedzą, że można robić interesy na kraju, który ma embargo, w tym wypadku Rosji, a te interesy są robione i wtedy Rosja pozbywa się za pół ceny produktów, które normalnie mogłaby sprzedać na wolnym rynku, ale z racji embargo nie może tego ujawnić, więc po cichu sprzedaje i się cieszy w ogóle, że ktoś coś bierze. I w ten sposób się robi, więc Kołomojski najprawdopodobniej zwęszył interes i tak to widzę. I teraz Państwu pokażę właśnie, jak te showy Kwartał 95, czyli dzielnica 95, jakby się odbywały. Tu pan Zeleński gra Rosjanina. On lubił właśnie rolę Rosjan. Za każdym razem, gdy grał Rosjanina, to ta rola była taka trochę przygłupia, ale to właśnie tak miało być. Ukraińcy mają,
mają nienawidzić się z Rosjanami? Jak widzimy, pan Zełenski jest w stanie odegrać każdą rolę. Nawet fajnie jest odgrywać rolę prezydenta. Jest w stanie być babuszką, jest w stanie być kelnerem, jest w stanie być członkiem grupy baletowej. No, Ukraińcy tego nie zjarzyli. Myślę, że bardzo łatwo, nie chodzi mi o to, żeby Zełenskiego porównać do Hitlera, absolutnie nie, broń Boże. Chodzi mi o porównanie społeczeństwa ukraińskiego, które wybrało w wyborach tak, jak wybrało, do społeczeństwa niemieckiego, które kiedyś, w latach 30. wybrało tak, jak wybrało. I do czego doprowadził społeczeństwo niemieckie Adolf Hitler, bo o nim mówię. Miłe, złego początki, prawda? Jak on dbał o Niemców, jak on, słuchajcie, on do końca walczył, on do końca. Sprawa już była tak przegrana, jak wiemy, w 1945 roku, a on jeszcze do ostatniej chwili rozdawał pancerfausty dzieciom i starcom, żeby bronili ostatnich chwil Berlina, tak? To, no i jaki jest efekt, jakie jest podsumowanie tego uwielbienia w patriocie Hitlerze dla Niemców? Z wielkiego mocarstwa stały się krajem, który w tej chwili trzęsie się, żeby wojna nie doszła do nich, tak? Tak, to trzeba na to bardzo uważać. To, co ja mówię, być może nie mówię w sposób przekonujący, ale to jest tak ważne, żebyśmy uważali, kogo obieramy za swoich przywódców. Ludzie będą wtedy żałować, ludzie będą płakać. Nie mam takiej potężnej wiedzy historycznej. Wiele osób ma i nieraz tłumaczy pewne rzeczy, żeby udowodnić, że w historii często bywało tak, że ludzie, albo tam magnaci, bo nieraz nie można, kiedyś demokracji nie było, wybierali na przywódców państw, którzy to potem przywódcy rujnowali niejedną potęgę, więc to jest bardzo ważne. I no, kto by się spodziewał, być może, że Ukraińcy, gdy wybierali pana Zełenskiego, a mając do wyboru Poroszenkę, który pokazał, że jest agresywny, tam nie był, bo przecież głupią wojnę toczył, tak? No, wpuścił Ukraińców w maliny, doprowadził do rozpadu państwa, do ugruntowania się tego rozpadu, ale gdy Ukraińcy mieli do wyboru Zełenskiego, który jest świetnym, sympatycznym człowiekiem, maksymalnie co będzie robił, to jaja sobie będzie robił z Putina, tak? Popełnili błąd. Tak samo jak my wybieraliśmy PiS. PiS wszedł do władzy głównym argumentem. Słuchajcie, to są argumenty partii w tej chwili rządzącej. Ja tutaj nie uprawiam żadnej niezgodnej z wytycznymi ONZ propagandy. Ja tylko stwierdzam fakt. PiS doszedł do władzy, bo powiedział: Polska dla Polaków. No i co mamy? No sytuacja, powiedzą, że się zmieniła. Nie. To już sytuacja się nie zmieniła. Była taka sama jak za Platformy. I nagle się okazało, że Polska nie jest tylko dla Polaków, tak? Że Polska jest dla wszystkich, którzy chcą. Jeszcze potem komedię zrobili, że nie chcą imigrantów z krajów muzułmańskich. No i co mamy teraz? Pamiętamy tę aferę na granicy białoruskiej. To niedawno było. A teraz mamy tych imigrantów dziesięciokrotnie albo dwudziestokrotnie więcej. Tak po prostu, otworzoną granicę. Ja nie rozumiem, dlaczego ci wszyscy inżynierowie, bo studenci, prawda, dlaczego gdy wszystkie kraje poprosiły o wyjazd z Ukrainy, pamiętamy, my o tym mówiliśmy, bo powtarzaliśmy po całym świecie, poprosiły o wyjazd z Ukrainy swoich obywateli w trybie natychmiastowym, to dlaczego ci inżynierowie, którzy teraz przyjeżdżają tam z Afryki, z Indii i tak dalej, dlaczego oni nie wyjechali?
przecież wszystkie kraje zaapelowały, prawda? Coś tu śmierdzi, no. Morawiecki wykonuje, Morawiecki wie wszystko. Zwróćcie Państwo uwagę, że tuż przed tą no, wojną de facto na Ukrainie przywódcy państw, głowy państw jeździli, latali po świecie, wszyscy, łącznie z Putinem, który też latał i do niego latano, wszyscy prowadzili intensywne rozmowy. Ja byłem przekonany, że to chodzi o sprawy związane z pandemią. Bardzo enigmatyczne informacje docierały do społeczeństw, przeważnie jakieś takie trzeciorzędne rzeczy gospodarcze albo trzeciorzędne sprawy polityczne ponoć na tych spotkaniach omawiali. No, no dosłownie, jak się mówi, kot z pełnym becherzem. Tak, tak wszyscy się odwiedzali, tak wszyscy biegali. No i teraz, czy to możliwe, żeby tego typu wielki ruch wzajemnie rozmawiających ze sobą głów państw, te wizyty bezpośrednie były tylko i wyłącznie dlatego, żeby drugo- lub trzeciorzędne sprawy gospodarcze lub polityczne omówić? Nie. Jest wielce prawdopodobne, że omawiano ten miesiąc, dwa miesiące temu, omawiano właśnie wojnę. Bardzo możliwe. Następna rola pana Zełenskiego to naśmiewanie się z pijaków w Donieckiej Republice Ludowej, z przywódców i Ługańskiej Republice Ludowej, z przywódców tych państw. I to Zełenski właśnie taką narrację w 2015 roku prowadził. No, zdrastuj, Zacharczenko! Zdrastuj, Gubarie! Jak dzieła, Zacharczenko? Normalne dzieła! Молодец. Давай выпьем за нашу новую страну, за державу. Давай. Давай. No przecież nie mógłby tego typu sympatyczny człowiek wpuścić nas, Ukraińców, do wojny, prawda? Nikt nie chciał na Ukrainie wojny, poza tymi, którzy idąc po śladzie pieniądza od pana Kołomojskiego, wynosili z tego korzyści po prostu. Nikt nie chciał tej wojny. Ale ona się nagle wydarzyła. O tym jeszcze, o przyczynach wojny będzie, ale póki co, póki padło nazwisko pana Zacharczenko, to warto pewną teorię wysnuć, hipotezę taką. Pan Zacharczenko, prezydent Donieckiej Republiki Ludowej, zginął w zamachu. Przed nim w zamachach zginęli przywódcy tych oddziałów separatystycznych z Donieckiej, Ługańskiej Republik. Na przykład pan o pseudonimie Motorola w zamachu zginął na terenie Donieckiej Republiki. Pan o pseudonimie Givi też zginął w zamachu. To były zamachy przeprowadzone na terytorium Donieckiej, Ługańskiej Republiki, jak i pan Zacharczenko, ze strony służb ukraińskich. Ja wtedy Państwu mówiłem, że ja nie wierzę w to, że Ukraińcy zdołali dosięgnąć tych ludzi. Ja wtedy uważałem, że zostali ci ludzie wystawieni. No, bo jeżeli wielcy tego świata się na coś umawiają, to nie może tak być, że lud, który będzie beneficjentem tych uzgodnień, cały czas będzie wielbił no, prawdziwych bohaterów, tak? Motorola, Givi, Zacharczenko. Choć myślę, że Zacharczenko wystawił Motorola i Giviego i potem musiał też zginąć. Także uwaga, uwaga ci wszyscy, którzy bierzecie udział w różnych operacjach specjalnych. Tam jest bardzo duża śmiertelność potem. Także fajne pieniądze lecą, ale potem jest duża śmiertelność. Także ostrzegam wszystkich. Tu też przykład szefa organizacji Białe Hełmy, który wyskoczył z balkonu, tak? Pewne rzeczy nie mogą wyjść na światło dzienne i lepiej nie brać w tym udziału. Jak teraz patrzę na różnych tam Pokemonów, którzy dość wysoko postawionych, którzy tak radykalnie się wypowiadają według jakiegoś klucza, schematu, bardzo się o was boję, żeby nie było, żeby nie było. I rola nawet więcej niż Oscarowa pana Zełenskiego
to taka jakby scena finałowa, o której Państwu mówiłem, ale dziś ją pokażę. Gdy pan Zełenski w tym filmie sługa narodu, proszę bardzo, jak Hitler służył narodowi, w porządku, no i co? No i cofnął Niemcy w rozwoju o kilkadziesiąt lat. Ukraina tak się nie podniesie. Gdy on przemawiał do Wierchownej Rady, do tego ich Sejmu, to oni tam się śmiali, ziewali. On taki przekonany o słuszności tych reform, tego porządku, prawa i tak dalej, on już nie ma wyjścia. Oni tam ziewają, śmieją się, gdy on przemawia. Wczoraj na bieleńku nażymali. A co was wysili? Co słyszno? Da ludziom żrać nieczyła. Patrzcie, jak dobrze zagrana rola. Co w Dniepropetrowsku, co w Dnieprie? I z jedni... Zawstydził tych darmozjadów z tej Wierchownej Rady. Taki zwykły Ukraińc patrzy, to mój człowiek. O, taki ktoś. Tylko rola. Rola wykreowana przez pana Kołomojskiego, izraelskiego oligarchę. Takiego bym chciał. Aż w pewnym momencie, gdy oni już tak się śmieją z niego, nie słuchają go, zastanawia się, że to już jest sytuacja beznadziejna. Podchodzi do ochroniarza, bierze dwa izraelskie Uzi. I robi im ratatatata. Ludzie go pokochali. Jak Pawła Kukiza, wybitnego antysystemowca, bo piosenkę zaśpiewał, jak ja was, przepraszam państwa za cytat, kurwy nienawidzę, jak ja bym do was z kałacha bił. Paweł, prowadź nas, to jest nasze marzenie za te kilkadziesiąt lat, tych krzywd, tych podatków, tej niesprawiedliwości. Paweł, 20% poparcia w pierwszej turze wyborów prezydenckich. No niesamowite. Uważajmy na tego typu rzeczy. I teraz logika, dystans, logika, zimna krew. O zimnej krwi zaraz Państwu powiem. I co, bracia Ukraińcy? Co się stało z Waszym krajem, gdy człowiek, tancerz, już nawet nie aktor. No wiecie, aktor to jest taki ktoś, kto za pieniądze każdą rolę zagra. Nawet się ubierze w lateksowe ciuchy na wysokich obcasach i będzie się wygibał, tak? To mężczyzna, tak? I co, bracia Ukraińcy? Jaki mamy finał? Wasze marzenia, tak? To był wasz dream. Kołomojski wiedział, o czym wy marzycie. Tak jak nasi politycy doskonale wiedzą, o czym my marzymy. Pokazali wam wizję. Zełenski rozwali parlament. Tak? W wizji Zełenski rozwala Wierchowną Radę. A jaką mamy sytuację w tej chwili? Kto jest rozwalany na Ukrainie? Obudźcie się. To wy jesteście rozwalani na Ukrainie. Ja wiem, że propaganda jest taka, że wygrywacie strasznie. Na fujarce, tak? A Wierchowna Rada, no to pokazałem przecież wam, bracia Ukraińcy. Torebki, tak? Balenciaga, Gucci, Ralph Lauren i tam, no może tam Ralph Lauren to tanizna w porównaniu z tym, co noszą wasi deputowani. I co? Zełenski pozwolił im wyfrunąć odrzutowcami, tak? Jakoś nikt do nich nie strzela na Ukrainie, to do was strzelają. Zobaczcie, jak różni się ta wizja, która spowodowała wygraną Zełenskiego, ta wasza wizja Zełenskiego, od tego, co teraz macie. Niemcy zrozumieli to po II wojnie światowej. Ten facet od samego początku zachowywał się dziwnie. Żeby to zrozumieć, bo jeszcze na razie mogę... Słuchajcie, ja w ogóle dziś włączyłem telewizję i jak posłuchałem tego, co w mediach, to ja rzeczywiście mogę mówić jak Putin. Ja, to jest w ogóle w głowie się nie mieści. Tylko problem polega na tym, że jedna i druga strona, to jest wojna, idzie tutaj, bo straty to są żadne, jeżeli chodzi o wojnę. Oczywiście
każde życie jest cenne i tak dalej, ale wojna głównie odbywa się w sferze propagandowej. Na Defense 24 udowadnia to pan Skrzypczak, bez munduru na szczęście, emeryt w stopniu generała. Generał Skrzypczak, Ukraina broni się skutecznie, Rosjanie zdemoralizowani. Codziennie oglądam mapkę, państwo prosicie o link do tej mapy, z której korzystają dziennikarze, Live U Map, Live U Map, i tam trzeba wybrać Ukraina. Strasznie obciążony jest ten wątek ukraiński, więc włączcie sobie najlepiej Europę, tak podpowiadam, i tam macie pełen wątek ukraiński, ale przynajmniej się to załaduje, bo nieraz cały dzień nie można tego załadować, także taka podpowiedź do państwa. Codziennie oglądam postęp, jeżeli chodzi o tę inwazję oficjalnie mającą na celu demilitaryzację Ukrainy, i codziennie widzę postęp wojsk rosyjskich, a tu jest jakaś taka propaganda, że Ukraina broni się dzielnie, Ukraina kontratakuje, Ukraina zdobywa, Ukraina przejmuje, Ukraina, a Rosjanie tylko strzelają do kobiet i dzieci. Słuchajcie, no coś jest nie tak, coś jest nie tak. Przekażę państwu kilka nagrań. Najpierw Onet. Onet, który chciał imigrantów w pierwszej turze, jeszcze za rządów Platformy, w drugiej turze za rządów już Prawa i Sprawiedliwości, tych z Białorusi. A dziś pisze: trudna sytuacja na granicy. W stronę Polski z Ukrainy zmierza coraz więcej osób spoza Europy. No to chyba dobrze, prawda? Tam koledzy z Teronetu, to chyba dobrze, powinniście się cieszyć. Przecież o to zawsze chodziło. I w związku z tym mam dla państwa informację od pani Gosi. Kochani, niestety nie mam dla was dobrych wiadomości. Środki, które miały być zebrane na rzecz Mai podczas zbiórki w parafiach w Środę Popielcową, zostały przekazane na pomoc Ukrainie. Jest to decyzja odgórna i niezależna ode mnie. Bardzo mi przykro. Jak tylko pojawi się możliwość wsparcia Mai w jakikolwiek sposób, od razu was poinformuję. Dziś byłem w sklepie. Rzucili truskawki po 5 zł. Uznałem, że potrzebujemy się troszkę dowitaminizować, bo tu już ktoś kichał. I byłem w Biedronce. I słuchajcie, przede mną są obsługiwani przy kasie ludzie, jakieś takie chyba małżeństwo, wiek około 65 lat. I pani kasjerka pyta, czy chcecie państwo wesprzeć Ukrainę? Na głos tak pyta, że kolejka ludzi. No i kobieta mówi, tak, tak. A jaką kwotą? No wie pani, 10 zł, nie? No i tam zdjęła im z karty. I byłem przekonany, że ja, skoro jestem następny w kolejce, to też zostanę zapytany. Już przygotowałem sobie tekst. Absolutnie nie. Wołyń pamiętamy. Chciałem takiej prowokacji użyć. Ale mnie pani nie zapytała. Za mną stała młoda dziewczyna i gdy odchodziłem od tej kasy, słyszałem, czy chce pani wesprzeć Ukrainę? Co tu się dzieje? Moja matka ma 85 lat. Dziś byłem jej zawieźć te truskawki. I ona mówi, no, że no bałagan, bo przygotowała torby z ciuchami, ale mówi same takie czyste, dobre, bo tu mają zbierać na Ukrainę. Spojrzałem się na nią, nie skomentowałem, wyszedłem. Więc mam pewien pomysł, jeżeli już ktoś tak chce pomagać Ukrainie. Przyjemny z pożytecznym. Kochani, pomagajcie polskim instytucjom, pomagajcie szpitalom, pomagajcie organizacjom społecznym, pomagajcie organizacjom samorządowym, bo Ukraińcy tu są. Naprawdę, na Ukrainę nic nie potrzeba wysyłać. Oni tam prowadzą wojnę, tam potrzebują... ci najbardziej potrzebujący przyjechali do Polski, prawda? No przecież mnóstwo jest doniesień, że ludzie mają na Ukrainie rodziny i my nie zamierzamy się nigdzie ruszać, u nas jest spokój, tak? Do linii Dniepru od strony Polski jest spokój.
Są jakieś tam pojedyncze incydenty i to też nie wiadomo, czy nie, jak to by powiedział Zełenski, deepfake. Więc pomagajcie tutaj polskim instytucjom, a te i tak przekażą te pieniądze, te wasze dary komu trzeba. To jest bardziej sensowne niż to ślepe jakieś tam wysyłanie w nie wiadomo czyje ręce. Kołomoński się ucieszy, Kołomoński myślę, że to zorganizuje. Tak pozdrawiamy wasze ekscelencje, biskupów, eminencje, kardynałów. Bardzo pozdrawiamy, że tak pięknie organizujecie środki, które były przeznaczone dla polskich dzieci na pomoc dla Ukrainy. Bardzo Bóg zapłać, Bóg zapłać. To jest niesamowite. A potem tego typu przeginanie właśnie rodzi kontrowersje, rodzi sprzeciw. Nie wolno przeginać. Jest akcja na ura, tak? Tego typu akcje mamy teraz. A kto nie z nami, ten nasz wróg. Już nas podzielili na dwie części, już nas podzielili. A i tak zarobi kapitał. Panie Zełenski. No właśnie, pana obywatele giną. Nie żyje sportowiec Jewgen Małyszew. Zginął broniąc Ukrainy. Będzie miał piękny pomnik. Biatlonista. Pewnie dobrze strzelał. Dlatego do obrony ojczyzny.